Cześć, dziś pokażę Wam, jak przygotować pyszną obiadową sałatkę z buraków, jabłka, cebuli i ogórków konserwowych. A więc zaczynajmy, bo nie mogę się doczekać. Pierwsze co, to zetrzemy buraki na tarce na grubych oczkach. Mam tutaj dwa buraki, które wcześniej upiekłem, one ostygły i obrałem ze skórki. Można ugotować, jak ktoś chce. Buraki mam starte, więc teraz idę łapy umyć. Następnie zetrę jedno jabłko. Od razu wcieram do buraków. Jabłko powinno być twarde i lekko kwaskowe. Pokroję w piórka połowę takiej dużej cebuli. I również od razu dodajemy do miski. Pokroję ogórki konserwowe, oczywiście moje domowe. Myślę, że cztery takie wystarczą. Na koniec wkrajam koper. Delikatnie to przemieszam. Dobra. I teraz biorę się za sos. Do miseczki wlewam oliwę. Dodaję łyżeczkę miodu, prawdziwego oczywiście. A niech łyżeczka zostanie, rozmieszam. Dodaję ocet balsamiczny. Sól. Listę składników znajdziecie w opisie filmu. I czarny pieprz. Łączymy. Sos musi zrobić się lekko kiślowaty. I dodajemy do naszych buraczków. Dokładnie połączmy. Sałatkę odstawiam na mniej więcej pół godziny, żeby się przegryzła i żeby cebula zmiękła. Wygląda bardzo apetycznie. Zobaczcie. Cuda po prostu. Wow. No a ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.